Dzień dobry. Ja nazywam się Nikodem Apoczkin, a to jest kolejny wysryw o Elgawin. Czemu kolejny wysryw? Już wam tłumaczę. Ostatnio zacząłem znowu interesować się sytuacją naszej kochanej pani youtuberki z Krakowa, a dokładniej sytuacji sprzed ostatnich kilku tygodni związanej z jej byłym niedoszłym chłopakiem Markiem Łangowskim. Czemu niedoszłym? Ponieważ ostatnio zerwali ze sobą kontakt, ale do tego przejdziemy już niedługo w tym filmie. Zanim przejdziemy do materiału, kim jest ten Marek, o którym ja mówię? Marek to jest youtuber. Osoba, którą Ela poznała na wakacjach we Władysławowie. No i oczywiście Ela, jak to Ela, postanowiła wykorzystać swoją sławę i pokazać go całemu światu. No i doskonale wiecie, ich relacja pięknie w sobie kwitła. Od września trzymali ze sobą bardzo dosyć częsty kontakt, gdzie Marek przez to stał się obiektem szydzeń przez innych ludzi. Hejtowali go również przez to, że trzyma się z Elą. Ale też robili wspólne streamy. On na swoim kanale, ona na swoim kanale. I przez to Markowi, chcąc nie chcąc, przybyło też trochę widzów lub osób na jego grupę, a także Elce zaczęły się boostować suby przez to, że Sylwester Wardenga zaczął o niej mówić. Ale skoro Ela tak dużo pisała o Marku, to w takim razie co na przykład pisała o nim? Ela pisała, że na przykład Marek chce się z nią w końcu umówić na cimcirymci, albo że pan youtuber ją prześladuje i nęka, i oszukał ją generalnie. Film jest ogółem poświęcony trzem wątkom. Pierwszej kłótni między Elą a Markiem z końca października, pogodzeniem się z Elą, a także przyjazdem Marka do Krakowa i ostateczną kłótnią, która miała miejsce całkiem niedawno, bo jeszcze w tym tygodniu. Nie wiem, kiedy będzie ten film wstawiony, ale liczę na to, że w tym tygodniu, a dokładnie piątek była dosyć gruba inba. Wszystko było pomiędzy Elą a Markiem pięknie, aż do końca października, kiedy to 27 października Ela wstawiła post, że się pokłóciła z Markiem. O co? Dokładnie tego nie wiemy, ale najprawdopodobniej poszło o tą ankietę, którą Marek opublikował na grupie, czy usunąć Elę z grupy. I większość osób zagłosowała na tak, żeby usunąć ją z grupy, i przez to najprawdopodobniej Elka się zespinała. Ale właściwie czemu Marek chciał ją wyrzucić z grupy, zapytacie? A też dlatego, że większość osób, a wydaje mi się, że w tym Marek by już wiedział, z kim ma do czynienia, stwierdzili, że Ela jest po prostu nieobliczalna i będąc na grupie Marka będzie wyciągała z jego grupy posty innych użytkowników obrażających ją i przez to będzie publikowała to na swoim fanpage'u, na grupie swojej, czy także na swoich live'ach czy filmach, obrażając tym samym ludzi na live'ach, bo wiemy, jakie streamy ma Ela. Ostatecznie Elę wyrzucono z tej grupy, tak? I przechodzimy do sedna tego tematu, czyli wielkiej kłótni 31 października na live'ie Marka. Kłótnia z Markiem. Skąd nowa fala hejtu wobec mnie? Niestety spotkał mnie ostatnio zawód ze strony Marka na kanale YouTube Latający Krakowski Cyrk. Prowadzono kilka dni temu live'a, w czasie którego mnie wyśmiewano i w ten sposób zbierano pieniądze dla chorego dziecka. Ten kanał publikuje filmy i live'y tylko na mój temat. Wszystkie są oparte na zniesławianiu, pomawianiu i szkodzeniu mnie, mojej rodzinie i mojej firmie. Na screenie z live'a, którego załączyłam, jest wykaz wpłacających na tę zbiórkę. Na pierwszym miejscu jest Marek Łangowski i pisze, że wpłacił 35 zł. Odnoszę się do tego, oczywiście nie oglądałem filmu Krakowskiego Cyrku, ale jeśli tak było, no to wydaje mi się, że to nie był Marek, tylko faktycznie osoba podszywająca się pod to. I też generalnie mamy tutaj dowód, dlaczego ta kłótnia między Elą a Markiem się zaczęła. No ale mamy też właśnie sytuację z Halloween,
Kiedy to Ela zaczęła go obrażać na jego własnym streamie, dzwoniła, wyzywała go od najgorszych. Oczywiście Marek odpalił live'a, Ela dzwoniła do niego z pretensjami, dlaczego go wywaliła z grupy. Po czym stwierdziła, że skoro Marek wywalił Elę z grupy, no to pewno śmieje się z członkami tej grupy. Z kogo? Oczywiście z Eli. Bo z kogo innego, tak? Gdzie sama Ela nawet stwierdziła, że ponoć Marek w jakimś poście napisał, że jest Wizą, gdzie oczywiście ja przeszukałem cały fanklub Marka i nie było tam nic. Tam nic nie było na temat, że Ela jest Wizą. Ale teraz aktualnie pokażę wam fragmenty tej rozmowy. Utworzyłeś platformę w internecie, która mnie oczernia, zniesławia, twoja grupa i wystąpię o odszkodowanie 10 tysięcy złotych do sądu za zniesławianie. Ale ja się nie zniesławiam, nawet się lubię. Dlaczego ja tak? Mam działalność gospodarczą. Zawieszoną, jeszcze pewnie nic nie robisz nie, w tym temacie. Nie mam zawieszonej, mam aktywną cały rok, zobacz sobie. Nie interesuje mnie to. Działalności gospodarczej. Prowadzę live, bo na tym zarabiam, na swoje utrzymanie i mojego dziecka. Nie jesteś ze mną, to jesteś przeciwko mnie i tyle wystarczy. Działalność twojej grupy mi szkodzi. Masz się nie pozbyć. I zgłoszę się na policję i wystąpię do sądu o odszkodowanie 10 tysięcy złotych za zniesławienie. Usunęłaś mnie z grupy po to, żeby mnie tam oczerniać i wyśmiewać. Nie, głosowanie w większości było. Tak. Tak, ale wiem, co tam jest pisane, bo mi ludzie przysyłają, więc po prostu informujecie, że wystąpiło odszkodowanie o zniesławienie. Rozumiesz? Możesz być kiedykolwiek normalna jakaś? Wypłacisz mi, kurwa, mać odszkodowanie, bo mam wszystkie pliczki. Wystarczyło poprosić chociaż, to bym ci pomógł w jakiejś sprawie. Ale nie teraz, żeby pieniądze. Z twojej jebanej, pierdolonej grupy i ty, i z twojego jebanego, pierdolonego kanału na YouTube. I ty utworzyłeś tą platformę i ty odpowiadasz za przechowywanie tych informacji, rozumiesz? Zniesławiających mnie, bo jestem przedsiębiorcą, mam firmę, rozumiesz? Mam firmę. Zbłądzę w końcu! Pomyśl racjonalnie chociaż raz. I co ty sobie nigdy sobie nic złego nie zrobiłem. Nie masz nawet odwagi, kurwa, się do mnie po prostu odezwać, więc wypierdoliłeś mnie z grupy, żeby mnie obgadywać. Nie obgaduję ciebie. Mi racjonalnie oceniam tą sytuację i opisuję. Oddasz mi trzy twoje miesięczne pensje, jak wstajesz codziennie o 5 rano, to mi prześlesz na konto, rozumiesz? Komornik ci zajmie, bo ja mam wszystko skopiowane. Wszystko mam skopiowane. Powinnaś mnie przeprosić w tym momencie, nawet jest. A jak nie dzisiaj, to jutro. Wizą, tak? Mnie nazywasz na swojej grupie, tak? Wizą, tak? Ja jestem Wizą, tak? I po prostu... Dlaczego się tak zachowujesz, to nie będziesz może łazą. Żeby mi pisali, że jestem wariatką, że jestem lubą, że jestem złodziejką, że jestem świną. A czy u mnie, przepraszam bardzo, czy u mnie na moim profilu, na mojej grupie, na gdziekolwiek coś takiego napisali? Dlaczego ty kurwa z tego nie usunąłeś nigdy? Dlaczego na to pozwalasz? Ja sobie nie życzę. W dupę, bo nawet nie masz odwagi, chuju, po prostu do mnie zadzwonić. Schlałeś się jak świnia, pierdolisz jakieś głupoty na live'ach. Po prostu zgodzisz mi tylko z o to chodzi, ja będę robił swój spektakl przed ludźmi, oczywiście, będę udawał kogoś, kim ja jestem lub inne zachowania, które lubię sobie poudawać. No i okej, okay, mam nadzieję, że skończyła się do wizyty. Świnu, świnu, schabę, skurwielem, co najebałeś już dzisiaj na plany, jesteś, że się dopiero naklejesz, skurwielu, leniu pierdolony. Nie, dopiero kolejny się napiję. Teraz nie mogę się napić, teraz nie mogę, oczywiście. Ale teraz to po prostu dla mnie jest zwykłym bucem, rozumiesz? Jeśli dla mnie
po prostu normalnie wsiądę w pociąg, przyjadę tam do ciebie do roboty, podpierdolę cię w tej wszystkich ludziach i powiem po prostu tam o ciebie w pracy, jak ty jesteś, że mam w półce, rozumiesz? Sam podziwiam ogólnie Marka w tej całej sytuacji podczas tej rozmowy z Elą, bo zachował taki stoicki spokój. Może nie aż na tyle, żeby, wiecie, nic nie mówił czy coś tam, tylko gdzieś tam pod nosem się podśmiechiwał, odpowiadał Eli faktycznie, ale zachował taki spokój w sobie i nie nabluzgał na Elę tak jak to Ela na niego nabluzgała, bo to było straszne to, co Ela zrobiła i widać, że Ela nie panuje po prostu nad swoimi emocjami. Marku, naprawdę gratuluję ci wytrzymałości przy takiej toksyczności, że tak mógłbym powiedzieć, ze strony Eligami. I doskonale wiecie, że kłótnie się zdarzają, ale pogodzenie między dwiema osobami też. I tak było też tym razem między Elą i Markiem. Na początku listopada Ela napisała, że Marek przyjedzie do Krakowa. Jest już termin kolejnego spotkania z youtuberem Markiem Łangowskim. Dzisiaj wrzucę na mój kanał YouTube film z informacjami o naszym spotkaniu. Marek już niedługo przyjeżdża do mnie do Krakowa. Nie mogę na razie zdradzić dokładnej daty i więcej szczegółów, ale my już znamy tę datę. W najbliższych dniach rezerwuję Markowi hotel, a on kupi sobie bilet na pociąg. Opłaciła jej nocleg, opłaciła jej bilety za przejazd, zapewniając tym samym według mnie Markowi jakiś tam komfort i bezpieczeństwo, żeby on nie mógł płacić. Co jest nawet dosyć miłe z Eli strony, ale jest dosyć... jest dno tego wszystkiego, że tak powiem. I czemu o tym mówię? Dlatego, że pomiędzy tą kłótnią pod koniec października, a tym, że Marek miał przyjechać, pokazał się pewien post, który poruszył mnie dosyć konkretnie, bo Ela nigdzie nie napisała, a już wtedy pisała, że zmieniała ciągle zdanie, że raz się przyjaźni z Markiem, raz jest jej chłopakiem i tak naprawdę nikt nic nie wywnioskował, kim tak naprawdę Marek jest dla Eli. Więc stwierdzam, że ten post mógłby zrobić przykrość Markowi, z racji, że Ela nie powiedziała wprost, że relacja między nią a Markiem się skończyła. I dlatego też bym chciał pokazać posta o tejże treści. Casting na mojego kochanka. Szukam kochanka na długie, zimne, jesienne i zimowe wieczory. Wymagania. Wiek 25 do 45 lat. Przystojny i wysportowany, wzrost minimum 170 cm. Inteligentny, charyzmatyczny, z temperamentem, wykształcenie dowolne. Osoba, która zgodzi się spełniać moje różne zachcianki seksualne tak często, gdy poproszę. Ktoś, kto okaże mi wsparcie z internetowym hejtem, przynajmniej w zakresie porady. Ktoś, kto okaże mi wsparcie w codziennych sprawach i pracy, chociaż psychicznie. Osoba z Krakowa lub województwa małopolskiego. Osoba najchętniej z mojej grupy zawodowej lub ktoś, kto pomoże w rozwoju mojej firmy. Ktoś, kto zgodzi się na publiczne wyznanie do naszego romansu. Osoba, która zgodzi się być obiektem moich internetowych opisów, blogów i filmów i zgodzi się na prezentowanie jego wizerunku. Ktoś, kto weźmie udział we wspólnych zdjęciach lub filmie na mój kanał, żeby mogła się nim pochwalić. Nie wykluczam dłuższego związku, a nawet zakochania się. Chcę gwarancji wyłączności w czasie trwania romansu. Nie lubię dzielić się mężczyznami. Co oferuję w zamian? Gotowość w realizacji działań ze wszystkich wymienionych punktów. Dobra, ale skoro jeśli Ela faktycznie tak pisała, bo wiem, że pisała, że Marek jest jej chłopakiem, że przyjedzie, randka z Markiem, coś tam, tak? To skoro byli razem, to Ela jako wierna kobieta nie powinna robić castingów na kochanka. Wydaje mi się, że tym sposobem chciała też troszeczkę Marka wkurzyć. I to był cały jej zamiar w tym, żeby po prostu jakoś pewno się pogodzić z Markiem albo coś koło tego. Ale tak szczerze mówiąc, to Ela nie powinna robić takich... Nie powinna Ela pisać takich treści, będąc z kimś innym w związku, bo to jest już po prostu... Tak, toksyczna relacja i tyle. Ale no wiecie, to jest tylko moje zdanie, każdy ma inne poglądy. Nie mnie to po prostu oceniać, tak? Jeśli Marek miałby przyjechać do tego Krakowa, no to wydaje mi się, jeśli Ela nie jest na tyle głupia, jaką udaje, czy robi z siebie na live'ach, to wydaje mi się, że na przyjazd Marka Ela by mogła dać dziecko do swojej mamy.
dzięki czemu poświęciłaby czas Markowi, Marysia nie musiałaby widzieć pewnych scen i to by nie odpiętnowało na psychice dziecka, przez co Marysia miałaby spokój od komentarzy na pewno, że twoja mama się chwaliła jak... Na pewno Ela by i tak o tym napisała, tak? Ale Marysia by nie miała traumy, że widziała jak Ela robi to z Markiem, tak? Więc dobrze, że jednak do tego spotkania nie doszło, bo nigdy nie wiadomo, co mogłoby się po prostu stać, tak? Przechodząc do kolejnego tematu, chciałbym powiedzieć, że happy endu nie będzie. Happy endu nie będzie. Czemu? Otóż, kochani widzowie, kilka dni temu, dokładnie w środę, Ela Gavin napisała posta, że Marek zerwał z nią kontakt. I że do Krakowa nie przyjedzie. Napisał Eli, że ma wszystko odwołać. Wczoraj o godzinie 21:57 youtuber Marek Łangowski zerwał ze mną półroczną znajomość. Wystarczyło mu tylko jedno słowo i jeden SMS. Kiedyś mówił, że mnie kocha, dzisiaj mówi, że ma mnie dosyć. Perswazja prania mózgu hejterów jest ogromna. Kolejny przyjaciel zabrany przez hejterów. Mniej więcej w tym samym czasie Marek poinformował osoby na Discordzie, że usuwa swoją grupę. Usunął członków oraz grupę na kilka dni. Wczoraj ta grupa została reaktywowana wieczorem. I były teorie, że... Sam Marek zresztą potwierdził to, że to przez Elę, ale były teorie, że ponoć Ela włamała się na konto Markowi i usunęła jemu grupę. Co jest też bardzo prawdopodobne, bo słyszałem, że ponoć Marek podał pasy do swojego konta Eli, co wydaje mi się, że jest już troszeczkę cringe'em, ale nie mnie to oceniać, tak jak mówiłem. Ale dlaczego Marek w końcu usunął? Tak jak już powiedziałem, sytuacja z Elą widocznie go przerosła. Stwierdził, że potrzebuje czasu, odpoczynku pewno od tej całej sytuacji z Elą, aż się wszystko uspokoi. No ale sami doskonale wiecie, co się stało w piątek na streamie. I Marek reaktywował grupę. Przechodzimy do piątkowego live'a, gdzie Ela nie dość, że się spóźniła. Dużo się zadziało na tym streamie, pokazała cycka, za co powinien być ban. Spóźniła się godzinę, w międzyczasie tańczyła też, piła alkohol. Gdzie już przed streamem było widać, że jak odpaliła stream, to już widać, że po prostu była wstawiona. Jeśli chodzi o tego cycka, to oczywiście Ela pokazała tego cycka tańcząc. Potem wszyscy jej pisali, Ela cyca ci było widać, tak? Ela zadzwoniła do swojego moderatora, spytała się, czy to prawda. Moderator powiedział jej, że tak i moderator po prostu jej podsunął pomysł, żeby po prostu zamknęła tego live'a, usunęła tego streama i odpaliła kolejnego. I tak też nasza córa belwederska zrobiła. Oczywiście mam nagranie, więc dla tych, którzy nie chcą widzieć, spokojnie, możecie sobie przewinąć. A dla tych, którzy chcą zobaczyć, co Ela faktycznie pokazała, dla, wiecie, większego researchu, żeby potem nie było, że chujowy research i w ogóle, no to dobrze by było, jakbyście zobaczyli. Oczywiście zacenzurowane, żeby nie było, że wiecie, że bana wyłapie, tak? Widzieliście za dużo? Ja tak samo. Według mnie powinien być tu srogi ban. Ale zamiast tego Elka tymi cycami świeciła i potem, gdy odpaliła tego streama, to Ela na początku powiedziała, że ona nie żałuje tego i że jest dumna z tego i że nawet może będzie częściej tak robiła. Co mnie mocno wkurzyło, bo ona ma córkę i to strasznie się odpiętnuje na sytuacji w szkole Marysi i relacjami między Elą a rodziną. Ale nie o tym, bo przechodzimy do sedna sprawy. Na streamie oczywiście Ela obrażała Marka i jego moderację. Gdzieś tam potem znowu tańczyła, pokazywała pończochy, rozkładała nogi,
Były też sytuacje, że głośno puszczała muzykę gdzieś nad ranem. No generalnie dużo takich przypałowych rzeczy, za które można było dostać bana, albo mogło to skutkować wezwaniem po prostu policji, tak? Bo tak też mogłoby być. Tu ktoś mówi Karolina Lala Marks. Tak, słucham, tak. Administratorka tylko Marka. Dzwoniła, nie wiadomo. Ona będzie o Marku gadać, bo to daje jej oglądalność. Tak, Małgorzata Derkacz. Sam teraz moderatorka, to Małgorzata Derkacz, która u Marka pisała, że jestem dziwką, mam zapity ryj, zapijaczoną twarz, że jestem śmieciem, szmatą, brudasem, oszustką, że moja firma to jest oszustwo. I ta osoba jest u mojego byłego chłopaka, który jeszcze był moją sympatią 2 dni temu, jest u niego moderatorką, wyobraźcie sobie, i ona pisze: sam teraz widzisz, że nic, a nic nie straciłeś, to nie kobieta, a potwór. Podła kreatura, po co ją oglądasz? Nikusia, Ewusia, Marek, nie oglądaj jej, to oczywiście o mnie, no nie? Super. Co tu jeszcze mamy? Mona M. będzie teraz gadała o Marku. Gada o tobie, Ala. Alia, tak, Alia. Czyli Alia, moderatorka, to jest... jak ona się nazywa? To jest dziewczyna, która mnie do MOPS-u zgłaszała, jest u mojego chłopaka moderatorką. Molly and Dolly. Fan wpłacił 10 zł. Pokaż tyleczek. Tak, jakie fajne komentarze. Nancy. Małgorzata Derkacz, tato jest naprawdę... Elka jest tak nawalona, że aż strach patrzeć, co dziś będzie. Tak. Małgosiu Derkacz, słuchaj, ja nie jestem nawet w części tak nawalona, jak twój ojciec, który cię codziennie bił, jak byłaś mała. Także po prostu spierdalaj, dobra? Bo tylko ci tyle mam do powiedzenia, kobieto. Wszystkie twoje wypowiedzi mam skopiowane i zgłoszę je na policję, więc po prostu oszczędź sobie, wiesz, bo naprawdę te twoje komentarze to działają mi na nerwy, wiesz, bo jesteś wyjątkowym chamem, wyjątkowo chamską osobą. Praktycznie, ja nawet zakładam, że ty jesteś mężczyzną, nie kobietą, bo ciężko mi jest uwierzyć, żeby kobieta potrafiła kogoś tak bez powodu wyzywać w internecie. Małgorzata Derkacz, po prostu tutaj... użytkownik. Zresztą sobie tam możecie potem przejrzeć, nie? Sabina, nie nabijaj jej wyświetleń. Tak, a jak się ta moderatorka Maryczka nazywa? Zaraz zobaczymy. Momencik. Print screeny. Galeria. Sekundę. Gdzieś to miałam tutaj zapisane. Już sekundę, zaraz wam powiem. Aleksandra Grzelak. Pozdrawiam cię, Aleksandro. Widzę, że nominowałaś na moderatorkę u mojego byłego chłopaka. No super, rewelacja. A Aleksandra walczy od 2 lat, żeby mi zabrano córkę, żeby mi zabrano Marysię. I pomaga Markowi. Jeżeli byście napisali, że mnie lubicie na jego kanale YouTube lub na fanklubie, to ona was tam wypierdoli. W międzyczasie Marek oczywiście podczas rozmowy z nami na Discordzie odpalił sobie live'a. No i Ela oczywiście stwierdziła, że Marek sabotuje jej streama. Marek, youtuber Marek Łangowski, mnie zostawił 2 dni temu. Napisał mi w środę 10 listopada, że jest między nami wszystko skończone. I że mam odwołać rezerwację pokoju tutaj w Krakowie, apartamentu, który wynajęłam dla nas na tydzień. I od tej pory się do mnie nie odezwał ani słowem. Ja do niego dzwoniłam 15 razy, żeby się dowiedzieć, co tam się dzieje.
dlaczego on to wszystko odwołuje, ale nie odebrał ode mnie w ogóle cały wieczór telefonu. O, widzę, że tutaj prowadzi live'a dzisiaj na żywo. Akurat musi w ten sam dzień co ja, no nie? Sabotuje moje live'y. Tak, jest tutaj, widzę go teraz w telefonie, ale wam nie będę puszczać, bo ja już Marka więcej nie będę reklamować, no nie? Z Markiem jest już sprawa zakończona. Nie zapomnijmy o tym, że na początku wypowiedzi o Marku Ela też przytoczyła sprawę swojej córki, że Marek ponoć rozmawiał z innymi osobami na Discordzie na temat właśnie Marysi. Gdzie ponoć Marek tam mówił, że ponoć Marysia jest, że ponoć Marysia nie funkcjonuje normalnie, w sensie, że nie umie normalnie pokroić mięsa, nie umie się posługiwać nożem, zawiązać butów, tego typu sprawy ponoć były. Kończąc moją wypowiedź, bo już doszliśmy do końca, tak naprawdę, chciałbym pogratulować Markowi za to, że także podczas piątkowego live'a zachował zimną krew i nie dał się sprowokować Eli i nie dzwonił do niej, nie odbierał od niej telefonów, bo była też taka sytuacja, że Ela dzwoniła do niego, nie dał się jej sprowokować, zrobił sobie live'a, rozmawiał z nami jak na luzie, więc Marku, pamiętaj, nie daj się Eli sprowokować, zasługujesz na każdą inną, każda jest lepsza od Eli. I trzymaj się tam, rób dalej swoje i zapomnij jak najszybciej o Eli. Bylebyś był szczęśliwy po prostu. I pamiętaj, że cały Discord jest z tobą. Moim zdaniem Ela zrobiła źle, pokazując wizerunek Marka. Ze względu na to, że Marek spotkał się z ogromną ilością hejtu. Były już wzmianki o tym, że na seksy się umawiają, co sama Ela to potwierdziła. I według mnie po prostu Marek był strasznie zmanipulowany przez Elkę. Nie mógł dojść do własnego zdania, nie mógł po prostu robić niczego wbrew Eli, przez co właśnie pojawiła się taka toksyczna relacja między nimi, że były kłótnie, pogodzenia i tak dalej, i tak dalej. Miejmy nadzieję, że Marek opamiętał się na tyle i dobrze zrobił, że w porę się opamiętał i zerwał kontakt z Elą w miarę wcześniej, bo ja nie zrobiłem, tak? I to jest mój błąd, bo po roku czasu z moją byłą dziewczyną po prostu miałem takie popierdzielenie mózgowe, za przeproszeniem, że nie mogłem normalnie funkcjonować życiowo i musieli mi pomagać po prostu kumple. Źle zrobiła bluźniąc na Marka, co dużo ludzi oczywiście wkurzyło, bo Marek nic tak naprawdę nie zrobił, a Ela wyjęła tak naprawdę na tym live'ie wszystko z kontekstu, że Marek sabotuje jej live'a, że ciągle gada o niej na tym swoim streamie w piątek. Nie było to prawdą i dużo ludzi to wkurzyło, że nie tylko przez wzgląd na tego cycka, ale przez wzgląd na to, co gadała o moderacji Marka, ludzie zaczęli masowo zgłaszać tego streama. Tyle ode mnie, moi kochani. Pamiętajcie, nie dajcie się Elce. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Ciao.